Siemanko, z tej strony Nexium, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team World Cup. No i okej, dzisiaj sobie postanowiłem, że nagram dla was luźny pack and play. Oczywiście jest to jeden z tych odcinków, który jest nagrywany do przodu, więc musicie wybaczyć, że po prostu nie będę z waszymi komentarzami na bieżąco. No ale dobra, otworzymy sobie 6-7 paczek w zależności od tego, ile trafię duplikatów. Chwila, najpierw muszę wyczyścić moją drużynę. Kurde, blaszka, o tym nie pomyślałem. Otworzymy sobie 6-7 paczek w zależności od tego, ile trafimy duplikatów, bo niestety teraz to tak wygląda, że ostatnio na przykład trafiłem sobie paczkę, gdzie były same duplikaty i to jest już niestety codzienność, jeżeli chodzi o moje granie w tym magicznym World Cupie, chociaż gra się naprawdę bardzo przyjemnie, tym bardziej, że składzik mam już jako taki zbudowany. Nie mam tutaj może, chociaż dobra, no nie będę nic mówił, mam na przykład Rodriguez'a, który no gra tak zarąbiście, że tego się nie da określić, mam Marcelo, który również gra bardzo dobrze. Oscarem mi się gra tak w miarę, ale Kolumbijczykami oni po prostu rozpieprzają totalnie system. To co oni robią na tym boisku, no to nikt nie gra tak jak Kolumbijczycy. Naprawdę masakryczni zawodnicy, niesamowici i bardzo dobrze się nimi gra. Więc ja wam polecam ogólnie skład kolumbijski. Dobra, to lecimy sobie od razu z paczkami. Otworzymy sobie pierwszą, tutaj niestety są tylko za 5k. Szkoda, mogliby wprowadzić taką za 7,5, gdzie jest po prostu albo sami zawodnicy, albo jest ich więcej, nie mam pojęcia, coś takiego. Ale dobra, pierwsza paczka, nie pomijajmy, zerknijmy sobie, co mamy w środku. A, chwila, zapomniałem, że tutaj nie pokazuję najlepszego, chociaż teraz, o! O, dobra, mamy dwóch dobrych napastników z Europy, mamy Giovinco, no niestety, no tutaj tak nie za bardzo podgłówki. Okej, dobra, wysyłamy sobie ich wszystkich do składu. To niestety będzie takie trochę monotonne, bo to w sumie to pierwszy raz nagrywam pack and play na mój kanał. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, no nagrywałem to jak Jacob mnie zaprosił, to wtedy jeszcze w FIFA 13, to wtedy trafiłem Vidicia, to tak randomowo. Jak nie otwierałem nigdy paczek, to zacząłem z nim tak otwierać, trafiłem Vidicia. To nie dość, że miałem taką ścianę na obronie, to jeszcze byłem 200k do przodu. No bo Vidic w FIFA 13 chodził 200k, a nie 5, tak jak teraz. To FIFA. Dobra, jeszcze tylko sobie wezmę tą darmową paczuszkę i wszystko leci na szybką sprzedaż i do klubu, tak jest. Dobra, poszło. Dobra, to była pierwsza paczka, lecimy sobie z kolejną, to jest już druga. Zerknijmy, co mamy w środku. W ogóle nie mam pojęcia, w jaki dzień doda ten odcinek. To jeszcze zobaczę, kiedy ja tam go zaplanuję. Ale w każdym razie, na obecną chwilę, kiedy ja jestem, to jeszcze nie rozegrały się, jeszcze nie miały miejsca ćwierćfinały. Ja jestem dopiero 3 lipca nagrywam ten odcinek. 3 lipca nagrywam ten odcinek, więc jeszcze nie miały miejsca żadne ćwierćfinały. Ale na obecną chwilę wydaje mi się, że Brazylia z taką grą, jaką prezentuje, to że zostanie rozjechana. Nie ograna. Rozjechana przez Kolumbię. I bardzo się z tego powodu cieszę. Bo na początku, jak myślałem sobie, że Brazylia ma zarąbisty skład, że pokaże, da popalić wszystkim drużynom na tych mistrzostwach świata. Oczywiście byłem za Chorwacją, no ale niestety Chorwacja odpadła. A jak zobaczyłem, jaką grę prezentuje Brazylia, no to sorry memory, ale Kolumbia i tylko Kolumbia, i kibicujemy ze znajomymi Kolumbii całym sercem, po prostu chcemy, żeby Kolombo im dało popalić, no przepraszam, to jest teraz to, o czym mówię. Na przykład mamy, patrzcie, trafiliśmy jednego zawodnika, a reszta to duplikaty, no i co mam teraz zrobić? Dupa trochę, lipa. No już nie robiłem tak od początku, że duplikaty dawałem do składu, więc co, nie będę teraz też robił, chociaż trochę będę płakunił, ponieważ jest Guarin, który ma 4 gwiazdki sztuczek. No i to jest Guarin. Ale cóż, no nie robiłem tak od początku, to nie będę teraz tak robił specjalnie tylko dla jednego zawodnika. No i ogólnie rzecz biorąc, kto tam jeszcze gra teraz? Francja i Niemcy. To tutaj bym postawił na Niemców, mimo wszystko obstawiam, że ta wielka machina niemiecka też wygra, poradzi sobie z Francją. Mimo wszystko obie drużyny mają naprawdę soli... O, Fabregas! O, dobra, mamy świetną kartę. Dobra, super. Że poradzi sobie z Francją, która no niby też się prezentuje solidnie, ale mimo wszystko moim zdaniem nie jest to poziom Niemiec, którzy może i się męczyli bodajże z Algierią, tak? Niemcy grali z Algierią. Teraz żebym nie strzelił gafy, mam nadzieję, że nie strzeliłem gafy. Męczyli się w ostatnim spotkaniu, no ale ostatecznie Szyrle uratował im dupę strzelając piętą, to też był taki na farcie strzał, ale gol to gol, wygranych się nie sądzi, tak jest. I wydaje mi się, że Niemcy dadzą popalić po prostu i że Francuzi pożegnają się w ćwierćfinałach z mistrzostwami świata. Kto jeszcze? Belgia teraz bodajże, z kim gra Belgia, bo zapomniałem, z kim gra Belgia. Dobra, wiem, że Kostaryka gra z Holandią, no to tutaj, no to tak...
Zdrowy instynkt mimo wszystko podpowiada, czwarta paczka BTW. Zdrowy instynkt podpowiada, że to mimo wszystko, w moim odczuciu, że to będzie Holandia. Chociaż może Kostaryka znowu sprawi wielką niespodziankę. Jakby Kostaryka wyeliminowała jeszcze Holandię, to już w ogóle by była masakra. O dobra, na szczęście teraz dopiero ogarnęło, że trafiliśmy jakichś bramkarzy. O tak, pierwszego bramkarza trafiliśmy. To super, że mamy jakiegokolwiek bramkarza, jeżeli będziemy musieli bronić z Dziowinką na bramce. Może sprawią niespodziankę. Może, nie wiem. No ale w sumie to tak pewności nie mam. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, z kim gra Belgia, bo no, totalnie zapomniałem, z kim gra Belgia teraz. Chwila. Coś kojarzę. Dajcie mi chwilę, zaraz sobie to przypomnę. Bo to nawet coś wiadomo... No kurde, nie może tak być. Ja odpalam przeglądarkę, ja to muszę zobaczyć. To tak nie będzie, że ja sobie zapominam, co tam ten. Dobra, w międzyczasie otwieramy kolejną paczkę. To jest już piąta paczka. I... O, wydaje mi się, że otworzymy sobie 6, żeby styknie nam 6. No, chyba, że trafimy tutaj jednego zawodnika. Draxler! Tak jest! Dobra, jestem w domu. Jak trafimy Draxlera, to mamy OP zawodnika, tylko taka szkoda, że on jest na lewej pomocy, naprawdę straszna szkoda, że on jest na tej lewej pomocy. Gdyby Draxler i De Bruyne byli na SPO, tak samo jak są w FIFA, no to koniec by było. No a niestety zrobili De Bruyne na prawej pomocy, a Draxlera na lewej pomocy, no i zrobili wciula wszystkich, którzy sobie już myśleli, a zrobię ładny skład z tymi dwoma zawodnikami, nie będzie, będzie OP składzik. Dobra, chwila, bo w tym momencie jest moment prawdy, z kim gra, już przeglądam sobie tutaj Mistrzostwa Świata. No tak, Belgia gra z Argentyną, jak mogłem zapomnieć. No to tutaj wydaje mi się, że Argentyna nie prezentuje się jakoś solidnie. Owszem, Belgia też nie. Wydawało mi się, że Belgia się zaprezentuje zdecydowanie lepiej. Ale wydaje mi się, że Argentyna głównie swoją grę opierała na geniuszu Messiego, który ich ratował zazwyczaj w końcówkach spotkania. I wydaje mi się, że Argentyna się również pożegna w tym etapie z Mundialem i że przejdzie Belgia. Jak będzie dalej? No to jeżeli będzie tak, jak obstawiałem, że wyjdzie Kolumbia i Niemcy, a Holandia i Belgia, to wydaje, no to pojedynek Kolumbia i Niemcy, o, Zapatę trafiliśmy, coś jeszcze tutaj ciekawszego, o, nic nie za bardzo, dobra, to jest przedostatnia, nie, Boże, nie tak. No to pojedynek Kolumbia-Niemcy będzie naprawdę ciekawie, ale może to, że Kolumbia jest przyzwyczajona do takiego klimatu, jaki panuje w Brazylii, bo to jest w końcu Ameryka Południowa i drużyny z Europy nie są do końca przyzwyczajone do takiego ciśnienia, jakie panuje na stadionie, do tego wszystkiego. To jest też pewnie powodem ich słabszych wyników. No to wydaje mi się, że Kolumbia tam też może powalczyć, naprawdę. I trzymam za to solidnie kciuki. Holandia i Belgia. Holandia w meczu z Meksykiem, i było szkoda Meksyku, naprawdę chciałem w tamtym momencie, żeby Meksyk wygrał, żeby była niespodzianka po raz kolejny na tym mundialu, żeby wyeliminowali Holandię. No niestety nie udało się. No ale cóż, dobra, jeszcze tutaj ten zawodnik poleci do naszego składu i to już będzie koniec. No i okej, udało mi się mniej więcej coś takiego wykminić, tutaj szału ze zgraniem nie ma, gramy na trzech obrońców, to mi też polecał Mason, więc zobaczymy sobie, jak to po prostu z tym wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie, szczerze mam nadzieję, ale no efektów dobrych to ja nie gwarantuję, tym bardziej, że mamy takie zgranie z kosmosu, że masakra. No ale cóż, dobra, lecimy sobie ze spotkaniem, dobra, zagramy sobie w tych koszuleczkach, chyba będziemy się odróżniać, mam przynajmniej taką szczerą nadzieję. Dobra, ja tutaj jak widzicie 0 punktów, to są moje oba mecze z live'a, bardzo pozytywne, dobra, ale on też nie ma, o cholera, ma 86, no ja pierdzielę, on ma Neymara, dobra, to ja już wiem, że ja ten mecz przepieprzę, dziękuję. Dobra, chyba chcę też zobaczyć mój skład. Ja chcę zobaczyć jego skład. No popatrzcie, jaki piękny, nie? Nieprawdaż? Wspaniały. Dobra, stop. Kolego, ja chcę zobaczyć twój skład. To jest jakaś kpina chyba. Oceny. Uwaga. Neymar, Aguero, Lucas, Hazard. Jezus Maria. Neymar, Aguero, Lucas, Hazard, De Rossi, Vidal, Vertonghen, Hummels, Sergio Ramos, Abate, Victor Valdes. Pozdrawiam moją dupę, bo zaraz zostanie wyruchana. Dobra, ale nie ma co się tutaj ten, to się liczy. Idzie się wola walki. Draxlero, Draxlero z maksymalnym zgraniem. Pokaż mi, że dobrze, że na ciebie postawiłem. Draxlero wszedł w pole karne jak... Draxlero! Kalma, ziomek! Co z tego, że masz Aguero czy Neymara, jakie mam Draxlero? Chłopie, Draxero to jest najlepszy, to jest... No, popatrz na to, stary, porobił cię chiki-ching, kabum, chłopie, wsadź se w dupę tego swojego Aguero.
Prawie, spokojnie panowie, to jest wina tego, że na razie nie chcemy go zmasakrować naszymi asami przez tworzy. Ale nie, dobra, masz tak, dałem ci tak strzelić na razie, tak wiesz, żebyś się poczuł fajnie, że jesteś super loco moco i takie pierdoły, w rzeczywistości nie jesteś. I tyle. Uwolnij się, świetnie, uwolnij Westermana, demon prędkości, 69 pace'a, to musi coś oznaczać. I dobra, kto tu jest? Co? Nie, Jezu, jak to? Fabregas, nowy nabytek Chelsea. Musisz pokazać, że chłopie zasługujesz na grę w tym zacnym klubie. Jest nasz obrońca Lobik. Lobik, jest! Kalma, ziomek! Znowu, chłopie, robię cię jak bardzo brudną ścierkę. Tak jest! Waka maka pong! Czaj bazę! Boom! Chłopie! Moje murzynki bez zgrania robią cię... No, co ty sobą reprezentujesz? Masz takich zawodników, Aguero, Neymar i co? I Gunvo! Dobra, Draxlayro. Ooooo, coś czuję, że tutaj będzie kolejna dobra akcja. Draxlayro, Berbatov spin i przypieprz! Tak jest, tak cię właśnie uczyłem, chłopie. Ty będziesz moim dobrym towarzyszem w tym spotkaniu. Westerman, dobij jeszcze! Tak jest! Trójeczka, ziomek! 22 minuta, trójeczkę zgasiłeś, Westerman w 22 minucie. Kabum! Chłopie! Nie istniejesz na tym boisku! W fucie u Messiego 97 overalla. Chłopie, Sio, on do tego dojdzie. I Sio znowu cię robi. Uuu! Ktoś tu zgasił czwóreczkę właśnie. Dzień dobry, mam taką formę jak jasna cholera, dopiero się obudziłem. Chłopie, no popatrz na tą akcję. Sio, jesteś moim mistrzem. 4-1. Dzień dobry, dobranoc, dziękuję. Moje murzynki bez zgrania cię robią jak chcą. Ktoś tu zaraz się wkurzy i chyba walnie rage quita. Albo już w tym momencie walną i nie gra. Coś tak przeczuwam. A nie, jednak gra. Jest wojownikiem. Walczy. Dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się. O, damn! Neymar, 43 minuta. Walczy nasz kolega. Mimo wszystko nasz bramkarz troszkę tutaj minął z piłką. Fabregas, ładną piłę daj. O, zaromista do Razaka. Dzień dobry, piąteczkę, zgaś ziomeczek. Tak, coś cię nie słychać, tak przerywa, nie mam pojęcia dlaczego. Coś cicho na linii. Razak 45 plus, gol, piątkę, gasisz, ładnie, pięknie, wspaniale. Naprawdę, moje murzynki bardzo ładnie grają. Wszyscy tylko za friki mi strzelają. Ale, no. I zdecydowanie zasłużenie prowadzimy, 13 strzałów, jak najbardziej. Halo, odbiór, co ty robisz? Co ty samoboje sobie będziesz sypał? A, no chyba, że tak. Dobra, to w każdym razie to było na tyle, jeżeli chodzi o tego pierwszego pack and playa. Mam nadzieję, że ci wam podobał, mi się również naprawdę bardzo podobał. Nie mam pojęcia, kiedy on będzie na kanale, to się jeszcze okaże. No ale w każdym razie ziomek został totalnie zgwałcony w dupsko, on nie wie, co się dzieje tutaj na tym boisku, jestem tylko ciekaw. Na sam koniec wam jeszcze pokażę po prostu, jaki wynik udało mi się osiągnąć w samym końcu. No ja się z wami żegnam, no i na razie, cześć!